tam gdzieś wycinka lasu, a tu grzyby rosną. Piękna młoda kania. Dobra, weźmiemy kanie i pójdziemy w głąb troszeczkę. Jest pod grzybeczek. No to pokrążymy tu trochę, jak się pokazują. Jeden mały. A tu większy słoneczku. Takie dwa młodziaki. Okej. Kolejne podgrzybki. Mamy dwie sztuki. Tam widzę kolejnego. O, i tu jeszcze jeden. Ślimaczyk go tam trochę obgryza. Tu pod sosenką kolejny ładnie się schował. Goryczaków też dużo rośnie. A one są do odróżnienia. Okay. O, tu jeszcze w igiełkach się jeden schował. Proszę bardzo. Całe gniazdo ich tu. O, pięknie. Okay. Jeszcze te dwa weźmie.
Proszę. Sześć sztuk, ładnie w jednym miejscu. Oby tak dalej. A dopiero co wyłączyłem kamerę. Jest i prawdziweczek. To już drugi dzisiaj. Ładna sztuka. Trochę tu pokrążymy. No i tak na 2 godzinki łażenia. Na razie tyle tych grzybków, no, za wiele nie jest. Ale widzę, że się rozkręcają. Podgrzybki ruszają. Może będzie lepiej. A co tam przede mną rośnie? A nie, to gałąź jest jakaś. Okej. Troszkę tutaj pokrążymy. Tak koło drogi sobie rośnie. Po tamtej stronie był jeden, a tutaj mamy drugiego. Nie wiem, czy to się nagrało wcześniej, jak znajdywałem to czerwone, bo coś mi przerwało. A taka rodzinka się tutaj trafiła przy samej drodze. Okej. A tu kawałeczek dalej. Chyba widziałem prawdziweczka. Uważać, żeby go nie... O, tu jest. Chwilę nic nie było, ale jak już się trafiło, to coś dobrego. Taka sztuka wyrosła.
jeden stop sezonu będzie, jak to mówił. Wielkaśny. No i fajnie. I pod grzybeczki mamy. Siódmy. Okay. Piękny podgrzybek. W gęstym zagajniku podgrzybki się trafiają, ale też i takiego trafiłem. Ładna sztuka. Kozaczki też się trafiają. Pięknego też widzę. O, tu jakieś stareńki. Nawet dwa. Pięć kozaczków jest. Kozaczków jest. Dosyć, ale większość jest taka już przerośnięta. Kapcie niektóre tu leżą takie. Ale ten może będzie zdrowy.
Przedzieram się przez tę gęstwinę. Kozaczki dwa po drodze, a tu proszę bardzo. Prawdziwy czek. Piękna sztuka we wrzosach. Proszę, proszę, już myślałem, że czerwonych więcej dziś nie znajdę. O, tu jest pięknie. Ale wysoki. Zaraz zobaczycie. Wow. Wrzosów musiał się wybić jakoś. Spokojnie 25 cm wysokości. Okej, to do szczytu przejdziemy kawałek. W nowym zagajniku. Kozaczek. Kolejne kozaczki. Moi drodzy. A już miałem skręcić, iść w stronę auta, ale mówię, a jeszcze tutaj, tam droga jest 20 metrów dalej, a mówię, skręcę tu jeszcze. No nie. I proszę. I taka sztuka. Dobra, przejdę się tam do przodu i dopiero skręcę, bo chyba widzę kolejnego. Dobrze widziałem. Kolejny. Ten nie wiadomo, czy zdrowy będzie. Chociaż korzonek twardy w miarę. No, ale tu już dosyć obżarty. Ślimaczki go biorą. Na suszonkę będzie się może nadawać. Zobaczymy ten korzeń. Dobra, ale trzeba iść do auta już. Wracam już do auta.
Ale po drodze rosną jeszcze. O, jest i drugi. To chyba pod grzybeczek. Kto pod grzybek? No, jeszcze jeden pod grzybek. Okej, nie krążymy, wracamy do auta. I na pożegnanie lasu dziś kozia broda się trafiła. Ale ją tu zostawimy. Okej. Czas do domu. I tak to mamy dzisiejsze wrześniowe grzybobranie. Koszyk cały. To znaczy pełny. Prawdziwki, kozaczki, podgrzybki, maślaczki jakieś na dnie są. Kurki też się trafiły. Od wyboru do koloru. Zaczyna się już. Nocki mogły być tylko troszkę cieplejsze. Ale zobaczymy. Może będzie dorosnąć wszystko i bez ciepłych nocek.